Witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym filmiku. Dzisiaj zaplanowałem, że gołębie dostaną probiotyk. Najprawdopodobniej przez 4 dni pod rząd będą go dostawać oraz czystą karmę. I chciałem tutaj troszkę takich praktycznych aspektów właśnie pod kątem podawania jakichkolwiek preparatów powiedzieć. Uszykowałem tutaj już, stawię pojnik. MDM, tak jak zwykle. Przy tej ilości gołębi, którą mam, to około kilogram karmy dziennie schodzi. No, gołębi nie są jakoś bardzo głodne, ale pomału będą schodzić. I teraz o co mi chodzi właśnie z podawaniem jakichkolwiek preparatów. Generalnie latem naprawdę trzeba bardzo z tym uważać. Albo robić rano świeży i na południe świeży, albo po prostu się powstrzymać i nie podawać tego wcale, ponieważ no, jeżeli to będziemy nieprawidłowo podawać, to będzie z tego więcej szkody niż pożytku. Natomiast teraz w okresie zimowym można sobie pozwolić, że wystawiamy rano, na wieczór trzeba to wylać. Bardzo ważne jest, aby była woda świeża i aby myć stale poidło, żeby nie tylko przepłukać i ten, tylko poidło powinno być umyte. Żeby wszystkie te aspekty takie, żeby było po prostu czyste. Ponieważ, no tak jak mówię, jeżeli już cokolwiek chcemy podawać, no to raczej chcemy, aby skutek tego był pozytywny. A w momencie, kiedy poidło będzie brudne, jeżeli gląd tam jakiś urośnie, bo ja wiem, że u niektórych też tak się zdarza, albo jeżeli woda będzie nieświeża, no to będzie z tego więcej szkody niż pożytku i to wtedy równie dobrze szkoda wydawać pieniądze na te preparaty, można poświęcić je na coś innego. Także bardzo istotną rzeczą tutaj jest, żeby codziennie dawać świeże. Latem, jeżeli jest wysoka temperatura, 2 razy dziennie. W sumie to są takie najistotniejsze rzeczy. Dzisiaj rano wszedłem do gołębnika, wywrotki żółte siedziały sobie w swojej półce, także fajnie, zaczynają tej półki trochę pilnować, chociaż teraz przed chwilą tu było widać, że w tej półce u wywrotków siedziała motylka czerwona, a wywrotek siedział w półce motyli, ale to już dla mnie nie ma większego znaczenia. Chciałbym tylko, żeby jakkolwiek te podzieliły się tymi półkami. Gołębnik jest niedługo po sprzątaniu, także ten zapach cały czas z tego środka do dezynfekcji fajnie w powietrzu jest czuć. On to jest taki zapach też udrażniający drogi oddechowe. Gołębie chętnie przychodzą do picia. Tu jest orlik. Ten orlik czarny to jest samiec od tej budapeszki, samicy. Teraz są razem w parze. Od samego początku, w sumie nawet nie wiem ile lat już są razem, ponieważ ja tą parę zakupiłem już jako starą i przyjechały do mnie też właśnie w takiej parze i dalej tak u mnie są i bardzo dobrze się ta kombinacja sprawdza. Ta sama kwestia jest, jeżeli chodzi o podawanie gołębiom jakichkolwiek preparatów na karmę. Czy to będą drożdże piwne z jakimś olejem, czy jakiś jogurt naturalny, czy oregano, czy jeszcze jakieś inne preparaty, o których istnieniu nawet ja nie mam pojęcia, ponieważ nie stosuję. Zawsze trzeba podawać, czy to jest lato, czy to jest zima, zawsze, jeżeli chcemy, żeby miały dostęp przez cały dzień, rano świeże zrobić i po południu zrobić świeże. Dopiero jak zjedzą, tak samo w mniejszej porcji, żeby to nie leżało, ponieważ no, na pewno to nie jest dobrze, jeżeli to zalega. Bo ja wiem, że czasami tak samo jest z wszystkimi tymi środkami, żeby prawidłowo je przechowywać, ponieważ... A, ja zapomniałem, bo miałem pokazać, jaki ten probiotyk stosuję. Zaraz pokażę. To jest taki najzwyklejszy probiotyk w saszetkach. O nazwie Super Probio. I taka jedna saszetka to jest koszt około 5 zł. I starcza ona na 5 litrów wody, także w moim przypadku tak niedużej ilości gołębi, no to ja saszetkę sobie dzielę po 2 gramy. Ona ma chyba 4, nie, ona ma 2 gramy chyba, zaraz, bo już zapomniałem. 2 gramy ma, tak, czyli po 1 gramie sobie dzielę i wtedy mam na 2,5 litra wody, starcza mi jedna saszetka na 2 dni.
Natomiast jest to coś zapakowane fabrycznie, gdzie się nie dostaje powietrze, gdzie się nie dostaje światło. I w teorii przynajmniej powinienem mieć pewność, że ten środek, dopóki ma datę ważności, jest prawidłowo przechowywany w odpowiedniej temperaturze, nie ma prawa się popsuć. Natomiast kupując jakieś preparaty, które są w butelkach, ja za czym bym to zużył, to naprawdę by zeszło no, dosyć długo. I po prostu boję się stosować takich preparatów, które po napoczęciu gdzieś tam powietrze się dostaje i nigdy takich preparatów nie stosuję. To jest to samo jest z witaminami. Jedyne witaminy, jakie ja stosowałem, to były witaminy z Versallagi. One też były w saszetkach, takich łączonych. Tylko, że te witaminy z Versallagi, one są, wydaje mi się przynajmniej, że na zasadzie takiej bardziej jakiejś zawiesiny i wypadałoby to zrobić i podać gołębiom do picia, a potem jakoś od nowa wymieszać albo coś, ponieważ w momencie, kiedy zostawiałem je na cały dzień i przychodziłem wieczorem, to wszystko tak jakby osadzało się na dnie poidła. Dlatego, o właśnie, no tutaj teraz siedzi wywrotka, tu siedzi wywrotek. Mam nadzieję, że teraz, kurczę, nie zajmą sobie dwóch półek, bo motyle gdzieś muszą jeszcze mieć półkę. No ale zobaczymy, trzeba obserwować i wszystko wyjdzie. Jak kupiłem tego samca, to był taki cichy, w ogóle się nie odzywał, gdzieś tam siadał sobie w kącie sam, a teraz taki zrobił się fajny, wesoły gołąbek. I tak jak właśnie mówiłem z tą karmą, rano zrobić świeże tyle, żeby gołębie zjadły w przeciągu tam powiedzmy godziny i po południu dać świeże. I też z tym nie przesadzać, bo ja wiem, że nie są ludzie, którzy z chęcią takie rzeczy podają. Na pewno jakiś tam wpływ pozytywny na zdrowie gołębi to ma. Natomiast chodzi mi tylko o to, żeby z tym nie przesadzać. Uważam, że tak jak ktoś podaje tam dwa razy w tygodniu coś na karmę i dwa razy coś na wodę, to jest w zupełności wystarczające, ponieważ no, czysta woda też powinna mieć miejsce jednak w diecie tych gołębi. Ale najważniejsza jest dobra karma. Nic nie zastąpi dobrej karmy. Taka, która będzie uzupełniała wszystkie zapotrzebowanie na wszystkie witaminy, żeby posiadała. Dałem gołębiom trochę słomy do woliery i są teraz już bardzo zainteresowane. Wszystkie wylatują, zbierają i noszą sobie na gniazda tą słomę. Jest to jedno z ich ulubionych zajęć, szczególnie w okresie wiosenno-letnim. Dosyć intensywne światło jest, także nie wiem w sumie jaka jakość tego filmiku wyjdzie, ale pogoda jest dzisiaj bardzo ładna. Jedno po drugim wylatują, zbierają sobie te słomę i zanoszą na gniazdo. Bardzo lubię to obserwować. Samica pomyliła wlot, a już jest. Tutaj jest piesek, który pilnuje porządku, żeby nikt nie odważył się zabrać tych gołębi. A tutaj gołębie dalej pracują.
No to by było na tyle w dzisiejszym filmiku. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy zostali do końca. Zachęcam do pisania komentarzy, do zadawania pytań. I do następnego. Cześć.